Cześć kochani, zabieramy się za wersję melodyczną kolędy Triumfy Króla Niebieskiego na prośbę jednego z YouTubowiczów. Pozdrawiam cię serdecznie. Zabieramy się do dzieła, panowie kochani i panie. Ta kolęda akurat przeze mnie w tym momencie jest grana w tonacji E, czyli struna piąta, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na siódmym progu. Staram się właśnie robić te wszystkie kolędy w tonacji E, tej wyjściowej, żebyśmy po prostu mniej więcej jeden ten charakter brzmieniowy poznali. Dobra, czyli jedziemy. Zagram wam. Dobra, teraz w zwolnionym tempie troszeczkę zaczynamy od tego siódmego progu na strunie piątej i gramy 7, 7, o 7 na piątej, 7 na czwartej. I tu jest przejście właśnie do dźwięku A na strunie najgrubszej u was. Ja mam siódmą strunę dodaną, więc jakby na to nie zwracajcie uwagi. Czyli mamy tak. Sam wyraz triumfy to byłoby to triumfy i później mamy tu 7, 9, 11, 9. Na strunie D czwartej, raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście tu powtarzam, żebyście nie grali pierwszym palcem tylko. Ja tu akurat tylko, żeby pokazuję, żeby wam wyraźnie zaznaczyć, który dźwięk. Wy oczywiście tutaj, tak jak grałem przedtem, najlepiej normalnie poszczególnymi palcami. Czyli tak, Króla Niebieskiego to jest to. Ok. Później znowu mamy... To jest dwa razy, prawda? Czyli ten motyw jest dwa razy, w całości ten. Wszystko jasne. Teraz ta melodyjka, taka ładniutka, byłaby taka. Zaczynamy od dziewiątego progu na strunie czwartej D. Raz, dwa, trzy, cztery. No i to leci tak. Czyli tak. 9, 8, 9, 11. 8, 9, 11, 9, później 6, 7, 6, 7, 6, 7, 9, 6. Ostatni motyw. Zaczynamy ten motyw z kolei od siódmego progu na strunie piątej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, siedem. O, na strunie cieńszej też siedem. Czyli coś jak początek. Prawda? Też było 7, 7, a tu było 5, tylko tym razem... Tak by to wyglądało. Śpiewaniem. Dobra. Tak mniej więcej by to wyglądało, czyli po prostu mamy śpiewaniem jest powtórzony 3 razy i każdy z tych razów, można powiedzieć, jest inny. Czyli pierwszy byłby... Później tutaj byłoby 9, 11 i 9, 7. I to właściwie jest tyle. To jest cała jedna zwrotka
z refrenem zagrana. Oczywiście to w oryginale, jak patrzyłem, to jest też rozpisywane w oryginale, bo trudno to nazwać oryginale. W niektórych wersjach jest rozpisane od dźwięku D, że się zaczyna wszystko od dźwięku D, czyli... Tutaj, jak już wam wcześniej też mówiłem, wystarczy teraz ten schemat, który mniej więcej, wiem, że na razie to może być trochę chaos, ten schemat, który tu robiliśmy, który sobie zapamiętacie, można będzie przenieść, czyli jak ja mówię, że zaczynałem od progu siódmego na stronie piątej, czyli od dźwięku E, w tonacji E, to możemy cały ten schemat przenieść na dowolny inny próg, czyli jeśli tutaj ktoś powie, że to jest w tonacji D, no to wiemy, że na stronie piątej, na progu piątym jest dźwięk D. A, Ais, B, C, Cis, D. I tak samo jeśli mam jakiekolwiek inne wykonanie w innej tonacji, to po prostu musimy pod tym palcem pierwszym, pod pierwszym dźwiękiem, który w ogóle gramy, czyli try, czyli pod try, musimy sobie podłożyć ten dźwięk, który jest tam gdzieś podany jako dźwięk toniczny. Dobra. Myślę, że to było całkiem fajnie zrozumiale, nie? Łapki w górę, a nie w dół. Papatki.